Wydaje mi się, że jest niezły tak naprawdę. Wygląda to mimo wszystko, mimo tego, że jak to, tak samo jest ten temat oklepany i gadaliśmy, wiesz, w wielu wywiadach o tym, że wiadomo, że minął boom, tak, boom, wszyscy mówili, że to jest rap, tam jest rap, wiesz, cały czas każdy słyszał rzeczy, które nawet nie były rapem, ale wmawiali ci, że to jest rap, nie? No to jest duży plus, że tego nie ma. To jest, wiesz, fajna rzecz, że już nie, moim zdaniem fajna rzecz, że nie ma jakiegoś festiwalu nagrody hip-hop, który zostaje werba, nie? No bo to jest lipa, jeśli kurat człowiek, nie Czesław, tak, on się nazywa Szcześniak, ma Mieciu Szcześniak, mówi stary, przed tysiącami ludzi, a nawet setkami, nie tysięcy, bo jeszcze przed telewizorami się zrobi gość, który mówi, że się jarał soulem, jakimś undergroundowym hip-hopem, coś tam, nie wiem, w Nowym Jorku chodził na koncerty jakichś kurwa undergroundowców i on mówi, no i w kategorii hip-hop rap wygrywa Verba, to wiesz coś, takie rzeczy powinny być cenzurowane, no, bardziej niż przekleństwo w telewizji. No i to jest fajnie, że tego nie ma. Tak mówię, są gracze, którzy wiesz, cały czas to robią, cały czas to pchają i to widać, no nie widać tego w telewizji, nie widać tego, nie słychać tego w radiach, słychać to w radiach internetowych. Widać to po tym, co wiesz, dzieciaki jakie chcą koszulki na siebie wysłodzi. To jest fajne, no, że można dotrzeć bezpośrednio, moim zdaniem, że teraz można, tak samo na płycie o tym nabijam, jest ten numer, że ja wolę bezpośrednio dotrzeć do małej garstki ludzi, którzy wiedzą, kim jestem, co zrobiłem, jak się nazywam i co mam do powiedzenia, jakie miałem sobie, niż do ludzi, którzy, wiesz, no, wymieniają, kurwa, że słuchają, nie wiem, Eminema, Werby, kurwa i Dody, i Stachurskiego w zasadzie, no. Takie rzeczy nie są fajne, moim zdaniem, ja tego nie lubię. Ja mówię, wolę dotrzeć do garstki ludzi, którzy naprawdę mnie znają i wiedzą, kim jestem, niż do jakichś kurwa gamoni, no. Czy się słucham tego, a za dwa tygodnie sobie do MP3 zgrałem co innego, bo i tak kurwa płynnie kupują. Nie obchodzą mnie. Więc to no, się kręci. Ważne, że ludzie wydają płyty, moim zdaniem to jest najważniejsze i to tylko napędza rynek w tym takim drugim jakby obiegu, nie? To jest fajnie, że ludzie chcą się teledyski robić tak naprawdę. A po co żeby teledyski? Tak naprawdę, żeby ludzie chcieli posłuchać twojej muzyki, no bo jak przyznasz się Patrykiem, to już nie masz takiego odzewu, nie? A trzeba kupować płytę? Wydaje mi się, że to jest dobre. To jest dobre. Szkoda, że nie można producentom płacić po 1500 zł za bilet. Szkoda, że nie można mieć teledysków po 25 tysięcy zł. To wszystko żałuję, no ale... Może wróci to jeszcze na wyższy pułap. Na razie... Zataczamy małe kółko, jesteśmy w punkcie, wiesz, ale w dobrym punkcie, w lepszym niż to robi. Ludzie są bardziej świadomi, tak będzie. To jest dobre. To jest klub 50, to co każdy lubił. To jest klub 50, to co każdy lubił. To jest klub 50, to co każdy lubił. To jest klub 50, to co każdy znaczy klubing, w klubie raczej ciężko się pogubić. Tam się nie nudzi, barek to centrum. Tam rozgra... I tak już ma tych prezydentów, klubowych patentów, pełny rękaw. Kiblu słychać, linia dobra klęka i ręka zajęta. W oczy ultrafiolet, whisky plus kole. Ale nocne ja... Dobra zmianka, teraz szampan, słodka pianka. Nieraz gram tam, zbierasz dam wam mej relacje beściem. Z moim człowiekiem, Malibu z mekiem. Dla mnie weźcie, o reszcie zapomnij. Albo dołóż i kup drugie. Nieważne jest to, co ty powiesz na nowe, kim jesteś. Ważne, jak cię, wiesz, jak cię postrzegają ludzie, nie? Czy, wiesz, ja mogę sobie powiedzieć, nie wiem, wszystko mogę wymyśleć i wmawiać ludziom, że jestem kurwa doktorem habilitowanym w zasadzie. A i to mnie interesuje, ja muszę im pokazać, co potrafię i co umiem w zasadzie. I jeszcze wydaje mi się, że muzyka, wiesz, rapowa jest taką, że musisz udowodnić swoje skills, że masz coś do powiedzenia, że masz jakiś przekaz, że masz pomysły na nowe, świeże numery. A jedni... No, ci, co są w hip-hopie, to wiedzą, którzy są w hip-hopie, wiesz co, ci, którzy się witają, to się witają, ci, którzy rozmawiają, wiesz co, jak ktoś przychodzi, a za nim się pluje, no to on nie może być, kurwa, sobą, nie jest hip-hopowcem, no. Tak ja uważam. I każdy musi sobie odpowiedzieć sam, czy robi hip-hop, czy już nie. Ale jestem daleki od takich stwierdzeń, że jeśli ktoś strzelał tam ileś płyty, a bazuje jakiś singiel, to nie jest hip-hopowy. To jest błędne rozmowanie. To jest po prostu hip-hop, no. Jest dobry hip-hop, średni hip-hop i coś, co nie jest hip-hopem, a chciałoby być. I tyle. A w której grupie jesteś? To już musisz walczyć. Oh!
wrzucam do zmieniarki płytę. Kupów bez prawa wytrzymało silnej szyby. Przeszliśmy bez celu, póki starczy nam benzyny. Głośny pas lubi, tak że oglądają się dziewczyny. Chciałyby pojechać z nami, ale my nie chcemy z nimi. Ten młody płot jak skórze barwi i różowe mini. Pozdrawiamy patrol, chcieliby być niewidoczni. Zarobić wkaczą do nas, zajebani grzeczni chłopcy. Puszczam raz głośno i grzecznie przepraszam, bo przynadą im się zebra, że mamy rok w zamiasach. Ta sama trasa, teraz tym tu marszą kostką. Gadamy o starych czasach, gdzie musimy być tam prosto. Puszczam raz głośno i się nie odzywa. Taki nas pod to przed tym szyby się odbija. I zatrzymuje nas policja. Ale on nie ma puszcze humoru. Fuuuła! Na tym osiedlu, gdzie raz znaczy więcej niż to. Co czasem kraj znaczy więcej niż to. Tu gdzie nie mam już czasu, by łapać chwilę. Mogę coś z tym zrobić, ale nigdy. Na tym osiedlu, gdzie raz znaczy więcej niż to. Co czasem kraj znaczy więcej niż to. Śmigam nocą ulicami tego miejsca. Tu ja, pisany nie wybrany, szukam szczęścia. Poznaj, poznaj, pomyślcie jeszcze raz o wszyscy. Chłopaki tu nie płaczą, bo nie ma za czym. Państwo czekaj, praca kończy, gdy śmiga tunę pracę. Od 7 do 7, gram jak u pantofla. Piją się nogi jak ja płaczkę, kiedy jest sobota. Niech jesteśmy inni, dzięki ściągamy kłopoty. A teraz to oni noszą spodnie wąskie jak rajstopy. Nie patrzą się w oczy, słuchają tylko radia. Najgorsze miejsce to robi skurja i prawda. A my